Sławomira Szafrańskiego. Tytuł naszego koncertu to od muzyki dawnej do współczesnej, ale tak sobie myślę, że tytułem do tego koncertu powinno być Spotkaliśmy się dla sali. Bo oprócz tego, o czym chcemy się z Państwem podzielić naszym muzykowaniem, to chcemy wszyscy razem podzielić się naszym sercem dla Sary. Sara jest podopieczną Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Opatowie. Datki z tego koncertu chcemy przekazać właśnie na jej rehabilitację. Dziękuję Państwu. I przechodząc teraz do koncertu. Muzyka dawna, Ocał z Szamotu, choć żył niecałe 40 lat, to uważany jest za jednego z największych kompozytorów muzyki polskiego renesansu. Jego utwory, niektóre proste, niektóre bardziej skomplikowane, ale jest to na pewno pierwszy kompozytor, którego muzyka była drukowana za granicą. Dzisiaj usłyszymy dwa utwory. Pierwszy utwór, Alleluja, chwalcie Pana. Drugi zaś, gdybym dzisiaj chciał interpretować jego tytuł, to bym powiedział Aniele Boże, stróżu mój. Bo jest to modlitwa. Modlitwa, gdy dziadki idą spać. Przepełniona prostotą, pięknem i brzmiąca tak jak ta podstawowa modlitwa, którą wypowiadaliśmy jako pierwsi razem z mamą. Wacław Szamotu, Alleluja, chwalcie Pana, a zaraz potem modlitwa, gdy dziadki idą spać. Zapraszam. Yeah.
melodii napisał też polskie, czyli 150 psalmów napisanych do przekładu Jana Kochanowskiego. W swojej preambule do tego dzieła napisał: są łacniuch nauczyniony, prostakom niezatrudniony, nie dla Włochów, dla Polaków, dla naszych prostych domaków. I faktycznie, proszę Państwa, większość z tych psalmów jest napisana niezbyt trudno. I usłyszycie Państwo na przykład psalm 29, dosyć prosty: nieście chwałę mocarzy. Następnie psalm pod tytułem Pan Króluje. I mój najbardziej ulubiony chyba psalm 23, który w dzisiejszym przekładzie brzmi w ten sposób: Pan jest moim pasterzem, nie braknie niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wodę, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Słyszymy teraz trzy psalmy Mikołaja Gomułki. Nieście chwałę mocarze, Pan Króluje i mój wiekoisty pasterz.
przełomu muzyki XVI i XVII wieku, czyli Grzegorz Gerwazy Gorczycki. To nasz, można powiedzieć, skoro ulubiony kompozytor, bo co roku jeździmy do Chełmna. Grzegorz Gerwazy Gorczycki był oddelegowany na 2 lata do Chełmna, gdzie pracował. Tam co roku nasz zespół jeździ na ogólnopolskie festiwale i muzyka Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego jest nam bardzo bliska. Zaraz później Tommaso da Vittoria, który studiował z największym kompozytorem renesansu, Palestriną w Rzymie. A jeżeli mówimy o największych, to nie sposób nie wspomnieć Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jako trzeci jego utwór Ave Verum Corpus, czyli witaj prawdziwe ciało, zrodzone z Maryi Dziewicy, prawdziwe umęczone i ofiarowane na krzyżu za człowieka. Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Omni Dierit Maria, następnie Ave Maria Tommaso da Vittoria i Ave Verum Corpus Wolfganga Amadeusza. Maria, Mère Abba,
tańczmy dla diabła i miejmy z tego radość. A jak chcesz poznać Galiardę, Panie, to przyjedź do nas. My jesteśmy dobrymi nauczycielami, którzy dzień i noc nie przestają uczyć. To słowa Kina Galiarda Baltazara Donato, a sama Galiarda to taniec. Tu będzie wersja śpiewana, czyli madrygał, ale zanim Galiarda, to Turdion. Szybsza wersja, 15-wieczna wersja Galiardy z niższymi, ale bardziej energicznymi podskokami. W naszej wersji choralnej pieśń zachęcająca do śpiewu, tańca i dobrego wina. Turnią, a następnie Kina Galiarda. Thank you.
usłyszymy ją w aranżacji Macieja Płackiego. A chwilę później chciałbym poślubić Malinę. Oczywiście to tytuł utworu Tubora Jankę, rumuńskiego kompozytora XX wieku, którego muzyka jest pełna prostoty, świeżości i rumuńskiego folkloru. Zielony mosteczek, a zaraz potem Marita na śmierć. Żeby ja w tę unikę,
muzyka jest, zaryzykuję stwierdzenie, najbardziej optymistyczna i radosna. Jedynym znanym jednym sposobem to oddawanie chwały Bogu, to śpiewać i wołać Alleluja. Są to słowa afrykańskiej pieśni Hallelujah, Pelotsela. Czyli maszerujmy w światłości Pana.